110. O kurde, on jak będzie skontowany, to słuchajcie, mega tutaj. Co tu mamy? Barbeta wieży głównej. Jak ona jest okrągła? Okrągła, to dobrze. Dobrze, że nie jest kanciasta. Dobrze, że nie jest kanciasta. I teraz tak. Tu mogą trafiać, ale tu cytadeli nie ma. Tu nie trafią, bo tu jesteśmy przykryci chyba tymi 110 mm. Dokładnie tak. Okej. Dzięki za followa. Zobaczmy w ogóle jaką to ma tam, co to to ma dodatkowo. Tu są tak 305, 4x3, czyli taki układ a la Montana albo Nowy Meksyk. 150 na dodatkowej, zasięg 3,5 km, więc tutaj nie ma sensu tego robić pod dodatkową. Obrony przeciwlotniczej to nie ma, redukcja torped raptem 18%, 20,5 węzła, 530 metrów średnicy zawracania, mega kozak, mega kozak. Przeciwlotniczej obrony nie ma. Działa przeciwlotnicze Skoda. Skoda K10. Teraz tak, manewrowość już ten, patrzyliśmy i 10,5. Jeżeli nie dostanie nerfa do gamo, to ja powiem, petarda będzie. Sekund obrót, wiesz, dobra, to już jest wszystko jasne. No jest naprawdę ładne. Jest odwzorowany kapitalnie, zobaczcie. Piękny okręcik. Rewelacja. Super to wszystko tutaj wygląda. Cześć Matis. No dobra, polećmy tym cackiem. Dobrze, że jest tylko jedno lotnisko. Ale niestety piątka. Nie spojrzałem, jakie to ma HE-ki i nie zamontowałem modułów, ale to jest czwórka, to on by miał chyba tylko dwa moduły. Może na celność by się przydało ewentualnie. O, oczywiście zapomniałem o materiałach konsumpcyjnych premium, a jakże? Wiadomo, dla słabych. Ale zobaczcie, jak to się będzie kręcić, jak niszczyciel. Jak już przestawicie ster, to zobaczcie na to. To jest rewelka.
Ciaśniutko, panie, ciaśniutko. Czternaście siedem wystarczy, moi drodzy, wystarczy. 14,7 w zupełności. Żagle może, tak, może sobie żagle rozstawić. Zrobić. I będzie płynął szybciej. Kąt ostrzał z dział, widzicie, jest dziadowski. Nie wychylimy, on jest taki zwarty, zbity tutaj. Nie wychylimy tych wież. Faktycznie, 8-4 z dymu. No, nie gram rankingówek, pokazuję dzisiaj okręty testowe. W sumie to możemy przeładować te działa na pepeki. A tu rewolucja płynie, z rewolucją może być problem, to jest dość mocny okręt. Ale gdyby tak dziabnąć tego Kirowa, tylko że zanim ja się tu przeładuję, to... Gdyby ten Kirow tak jeszcze trochę bliżej do mnie podpłynął, jeszcze trochę. Austro-węgierski, dokładnie. Jeszcze. O, dobrze. Czy to będzie siało, czy to będzie strzelało celnie? Zobaczmy. Okej. Okay. Dobra, dajmy mu jeszcze jedną szansę. Dajmy mu jeszcze jedną szansę, słuchajcie. No mógłby tutaj zaprzestać do mnie... Mnie tu świecić tymi samolocikami, ten gentleman. Byłoby mi dużo łatwiej. Danae! Pokaż się, Danae, please! Ja tu jestem sam i ten mnie teraz będzie tu męczył. Tymi... airdropami. Gdybym nie zwolnił, to może by mi się udało te torpedy wyminąć. Ale niestety zwolniłem. Na szczęście bez zalania. Co mnie bardzo cieszy. Chyba jestem za blisko trochę przeciwnika, co? Dajmy mu szansę. Dajmy mu szansę. Muszę uważać na to dziadostwo, które się nazywa T-22. Nice. Nice. Nie wiem, czy nie dałem za dużego wyprzedzenia, ale... Haroszyj okręt, haroszyj. Zostawili mnie, tak. Jakoś sobie damy radę. Przydałyby się teraz materiały konsumpcyjne premium. No, może teraz coś. Ale posiało. Masakra. To się oddalmy teraz od tych panów, żeby nas nie spotowali. Tutaj mamy na ile, mówiłem? 10 coś. O, i już ładnie znikamy. To jest to, co mi się podoba w tym okręcie. Jestem sam, więc trzeba stąd odejść, bo będzie kiepsko.
Naprawka dość długo się będzie przeładowywać niestety. No i obrót dział to jest też jakaś katastrofa. Chyba wydawało mi się, że płynie szybciej. Ten Iron Duke nie będzie kurka wodna tutaj palił, słuchajcie. Sześćdziesiąt sekund obrotu wieży, niestety tak. Kurczę, zbyt duże wyprzedzenie znowu dałem. On naprawdę tak wolno płynie. Dobra, to spróbujmy z mniejszym. Zobaczymy, czy coś tutaj w ogóle siądzie. 5600, ok. Przyzwoicie. Ok, słuchajcie, bo ja nie wiem, gdzie jest to T22 cały czas. Trzeba tutaj przede wszystkim zmienić kurs. Chociaż nie, widzę, że on tam przy Teksasie i Dunkierce. O, w końcu jakaś salwa fajna siadła. Fajnie, fajnie. Teraz troszkę popchniemy do przodu. Nasi tam sobie poradzili na kapie, widzicie, tym drugim. To był błąd. To był błąd, bo tu do mnie teraz pójdą torpedy. To był mega wielki błąd. Przez to zejdę. Na razie nie będziemy odzyskiwania hapsa używali. Może to będzie błąd, ale nie będziemy. Bardzo ładnie. Teraz sobie ładnie tutaj odkręcimy. Zwrotne to jest. Bardzo zwrotne. No niestety mamy zalanie. Nie będziemy przez jeszcze długo zalewani. Prawdopodobnie nie przetrwam tej bitwy. Jaki fajny alarm tu jest. Wow. Wow, wow, wow. Użycie tej erki to był błąd. Ewidentny. Szkoda, szkoda, bo bym to T22 sobie rozstrzelał z tych obeków. Widzieliście, pierwszą salwę przyjął taką całkiem solidną.
fajnie. Szkoda, szkoda, szkoda. Ogarnął im tutaj, no ale tu widzicie, nasz Iron Duke jest generalnie bezużyteczny. Nie wiem, co on tutaj ćwiczy. O, ma mało hapsa pewnie, cyka, dlatego wypłynąć. Dobra. Zwolniłem, ale... Ale ten, ale niestety na te drugie torpedy się i tak załapałem. W każdym razie w mojej ocenie bardzo ciekawa jednostka. Będzie naprawdę ciekawą opcją na czwarte tiery. Fajny okręcik. Gdyby tu były materiały konsumpcyjne premium, to bym pożył pewnie trochę dłużej. Dobra, losujemy jakąś nagrodę. Dudi, 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 dudi.